Witaj, przybyszu! Nasz faraon ma quest! Jaki quest? Pytanie takie w sensie. Faraon się pyta, czy kiedyś było lepiej? No jaha, że było lepiej! Siemano, klockowe świry! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w kolejnym odcinku serii KBL, czyli serii, której pytamy, czy kiedyś było lepiej? No i właściwie mamy pewność, że było lepiej, bo czy dzisiaj mamy taką serię, jak tutaj właśnie widzicie, Faraon Quest? No nie mamy i w ogóle jesteśmy daleko do tego i w ogóle cudowne brońki, wszystko, ach, może po kolei, moi drodzy. Potykamy się tutaj dzisiaj z setem 7306 Golden Staff Guardians, czyli złoto staffowi obrońcy tego. No i może po kolei, moi drodzy, no bo tutaj mamy naprawdę wiele ciekawych elementów, a na pierwszy rzut oka może wam się rzucać choć chociażby taki motor, który, patrzcie, jest dwukolorowy. Ja pozwolę sobie zdjąć to ustrojstwo, bo ono wtedy przeszkadza trochę w widzeniu. Spójrzcie, co tu się dzieje. On jest ciemno-czerwony, tak zwany dark red, czyli bordowy po prostu, ale ma też te szare nadruki. No ja się bardzo rzadko spotykam z czymś takim, byśmy tak mieli nadrukowane rzeczy. Szczególnie tutaj na takich, spójrzcie, jak tutaj jest upchany wreszcie ten kolor. Czasem się mówi, że o, na półkolach czy coś jest ciężko zrobić nadruk. A tu patrzcie, Lego początki 2010 lat, nie cacka się, drukuje na wszystkim i puf, więc jakby teraz straciło dla mnie argument tego, że kurczę, tu już nie będę mówił, że tam było ciężko coś nadrukować, dynamit, ten i tak dalej, no i w ogóle super, moi drodzy. No i mamy ten Golden Staff, czyli tą złotą różkę, która tu była jakby pilnowana. Pilnowana była tak, że można było wcisnąć przycisk i ona wylatywała, więc super pilnowanie, kurde, super zabezpieczenie, nie? A tak serio, to spójrzcie, ten element był naprawdę fajny i ja miałem w miksie w ogóle, bo właśnie, bo to oczywiście pochodzi z miksa z mojego sklepu przystańklocków.pl. Nie miałem wtedy tego, bo jakby w latach 2010, szczególnie na początku, miałem Dark Time, jeszcze tak 4-5 lat zanim ja do Lego wróciłem, więc tutaj oczywiście to pochodzi z miksa i mam takich różek tam kilka i chyba sobie jedną zostawię, bo naprawdę z unikatowo, chociaż początkowo myślałem, że jakiegoś Lokiego pochodzi czy coś. No nic bardziej mylnego. No i tutaj ten element, można powiedzieć, nie powiem, że jest trochę zapychaczem, ale zdecydowanie nie jest on tu główną atrakcją tego zestawu, bo główną atrakcją są tu oczywiście figurki. Natomiast mimo wszystko jest na tyle fajną atrakcją, że no spoko może nam być postawiony w mieście, robić za ozdobę, chociaż dla mnie psuje tu ten efekt to, no bo kurczę, czy serio ta różka musiała tu wylatywać? To już chyba były, mówię chyba, bo jak wiecie, miałem tą przerwę, więc nie do końca się orientuję w asortymencie, ale to były pierwsze już takie kroki, no bo wiecie, odbudowywuję te zestawy, nie? I jakby widzę, o, co się działo jeszcze w 7, 8 i tak dalej, ale pierwsze kroki do takiej infantylnej tutaj opcji bawialnej, tak? Czyli takiej, która brzydko wygląda, a jakby efekt nie jest, no, po prostu warty tego zepsucia konstrukcji, nie? Jak ja bym osobiście sobie to kupił, zdecydowanie wyjąłbym ten element i wolałbym tam po prostu tą dziurkę zabudować tym złotym groszkiem i tyle, moi drodzy, byłoby to lepsze, no bo widzicie, tu od tyłu, znaczy wiecie, od tyłu nigdy konstrukcje nie są specjalne, a tu wyjątkowo też ten element, moim zdaniem, od tyłu, no, psuje całkowicie. Żeby tu coś jeszcze jakoś, nie wiem, coś wisiało, no nie, no chociaż nie, no dobra, nie. Nie da się tego wybronić, chociaż mówię, bez tego ten element byłby naprawdę spoko, od, nie wiem, wiecie, może robić za nawet tron, no bo kurczę, jak wyjmiemy to, śmiało może tutaj, prawda, usiąść figurka, jakiś tron dla faraonsów czy coś, no naprawdę uważam, że mogłoby to tutaj spełniać taką rolę. A tron dla faraonsów nie byłby potrzebne, gdyby nie faraonsy, więc przejdźmy może teraz do tych figurek. Albo jeszcze nim przejdziemy do figurek, przejdźmy do gadżetów. Gdy ja pierwszy raz zobaczyłem takie coś w ogóle w miksie, to myślałem, że nawet podróbkowa jest ta tarcza, no bo spójrzcie, co tutaj się dzieje. Taki skarabeusz, czy inny hrabusz jako tarcza, no naprawdę, moi drodzy, to nie jest coś, co nawet dzisiaj w figurkach kolekcjonerskich spotykamy. No wyglądało to przegenialnie. A tak jak mówię, była chwila, że myślałem nawet, że to jest podróbka, bo jak widzicie, tutaj nawet nie ma... A nie, jest napis. Jest napis, tylko... Dobra, jest napis, tylko tu zakryłem palcem teraz, tak? No, jest napis. Natomiast tak czy siak, wiecie, mam dużo decybeli na oczach. Więc fenomenalna tarcza, szczególnie dla tej fenomenalnej serii. Czemu dzisiaj Lego takiej serii nie robi, kurczę? No i jakże super, jeszcze spójrzcie tutaj ten mieczur. Tutaj również miałem to samo podejrzenie, że to jest podróbka. Nic bardziej mylnego, bo to jest normalny miecz. No takich też w podrób... nie... No takich rzeczy też nie dostaliśmy w kurczę, seriach minifigurkowych nawet. Nawet gdy tam dostawaliśmy faraonów. No a teraz może czas przedstawić same figurki. Bo mogłoby wam się poniekąd wydawać, że mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi guardiansami. No nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę wystarczy zrobić mu oczywiście...
i mamy tą drugą buźkę. I tutaj faktycznie się to w miarę, powiedziałbym, broni. Jak nie lubię dwóch buziek, tak wiecie, jakbym mu dać tą, to z tyłu mogłoby się to bronić, że tutaj nie wiem, jakieś trzecie oko ma, czy chłop, czy coś. Oczywiście wolałbym bez całkowicie. Tym bardziej, że mamy tutaj takie fajne nakrycie faraońskie. Głowy przypominają mi się trochę te serie, oczywiście Adventurers, cała seria zresztą wspomina, można powiedzieć trochę, pomoże wam wspominać a serię Adventurers, jakże genialną, którą brakuje mi się serduszkiem, byłaby chyba top 3 serii, które chciałbym przywrócić. Chociaż, nie, myślę, że tak, bo Castle... albo Pirates, nie, Pirates, myślę na pewno Western, tak, i trzecia by było, myślę, Adventures, bo Castle też super jakby, nie, ale mieliśmy niedawno jednak Nexo, mówię, zdecydowanie dawniej nie mieliśmy serii typu Piraci, czy Western, niż coś w stylu po prostu Rycerzy, nie, tym bardziej jeszcze przecież dostaliśmy w Kreatorze zamek ten, nie, więc tak wyglądał typo i naprawdę wyglądało to spoko, mumie mieliśmy w seriach kolekcjonerskich, zresztą ba, Faraona jednego też takiego, zresztą też się pojawił na moim sklepie przystańklocków.pl, natomiast jak widzicie tutaj tych dwóch typków jest identycznych, ale tutaj kilka razy dzisiaj mówiłem, że mieliśmy do czynienia z podróbkami i powiem wam szczerze, tutaj też, bo ja mówię, no gdzie by to Lego dało jakąś krew na koszulce typa, mówię, to jest kurde, jakieś kurde, wiecie, z AliExpressona pewnie, nie wiem, figurka, że to, bo ona bez głowy jeszcze była w miksie, nie, mówię, to będzie jakaś figurka, wiecie, tego, z szklanej pułapki czy coś, nie, Bruce Willis, mówię, będzie, ale mówię, kurde, nie, ta jakość, to jest jakoś Lego, patrzę, mówię, jeb, to jest Lego, mówię, co? Mówię, krew na koszulce, to jest krew, bo to oczywiście może być farba, natomiast super, naprawdę, i nawet jeżeli to nie jest krewa farba, to super wykorzystywalny właśnie jako Bruce Willis, chociażby w szklanej pułapce, torsik, te szelki, krew i ta owłosienie klaty, aż, piękna figurka, mam jak na szczęście kilka w miksie, w sensie chyba dwie czy trzy, jedną sobie na pewno zostawię, bo ten torsik tutaj naprawdę robi robotę, i jeszcze to zadrapanie, no słuchajcie, no szklana pułapka jak się patrzy, i to szklana pułapka lepsza niż w Lego Przygodzie, bo po Lego Przygodzie myślałem, że zostaniemy w ogóle tego Bruce'a Willisa w szklanej pułapki, a to nic bardziej mylnego, kurde, no taka wtopa ze strony Lego, taki mógłby to być marketing, ale oczywiście pewnie tam chodzi o to, że o broń, o zabijanie, o die hard i tak dalej, o Jezus, o. No bo nie wiem jak wy, ale ja cały czas mam takie wrażenie, że kurczę, no kiedyś było lepiej, no bo kiedyś patrzcie, no mieliśmy lepsze rzeczy, w sensie mieliśmy lepsze brońki, miecze, pistolety były rewolwerowe i tak dalej, a tu co? A właśnie, tu też była strzelba, gdzie jest ta strzelba? Nie, gdzieś tu była ta strzelba, jest strzelba, jest jeszcze strzelba, no właśnie, moi drodzy, czekajcie, jest jeszcze strzelba, której wam nie pokazałem, no i kiedyś były takie elementy z Lego, gdzie są się takie elementy w jakiejś próżni, bo Lego się boi dawać takich elementów, bo grzeczność, bo family friendly, bo bijemy się tylko pluszowymi misiami, a nie strzelamy się na prawdziwe pistolety, no i właśnie, i czy kiedyś nie było lepiej, sami im przyznajcie, no ja znów zaczynam gadać jak stary dziadyga, no ale ciężko w takich czasach nie gadać jak stary dziadyga, jak mówię, no pistoletów, no oni się już przewracają, bo już nie mogą wytrzymać tego, co się dzieje w tym Lego. No, ciekawe, czy kiedyś, no w seriach jedynie możemy mieć takie brońki, może dostawać kolekcjonerskich, a tak to nie kojarzę mi takie bronie, bo tych ze Star Wars nie liczę mimo wszystko, nie, jakby, szczególnie z tu shooterów oczywiście, ale rewolwer, kiedy ostatni raz dostaliśmy, to ja już nie pamiętam, ale wy mi zaraz odświeżycie pamięć oczywiście w komentarzu, bo wy lubicie to robić, a ja lubię sobie czasem zapominać i lubię sobie przede wszystkim koloryzować i faworyzować i gloryfikować stare czasy, moi drodzy, a wy, jeżeli możecie, to zagloryfikujcie mój kanał i kliknijcie mi tutaj subskrypcję, napiszcie też jakiś komentarz, będzie mi naprawdę niezmiernie z tego powodu miło, a ja się z wami żegnam, zachęcając was oczywiście do innych filmów i nie da się zrobić inaczej niż puści tutaj właśnie Adventurers serii, która tutaj się pojawiała, czym innych mi umie nie było, także Adventurers wam zostawiam i dziękuję jak zwykle na końcu filmiku, mówiąc, no to zawsze, czyli bye!